Witamy Państwa w pierwszym programie Wieści Regionalne w 2021 roku. Mój specjalny gość, prezydent Zduńskiej Woli, pan Konrad Pokora. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam pana, witam państwa. Bardzo dziękuję, że zechciał pan przyjąć zaproszenie do pierwszego w tym roku programu Wieści Regionalne. Myślę, że to jest pierwszy z wielu, podczas których będziemy mieli okazję rozmawiać o sprawach najważniejszych dla mieszkańców Zduńskiej Woli. Co dla pana osobiście jako prezydenta na ten 2021 rok jest najważniejszy? W zasadzie trzy takie podstawowe priorytety, o których mówimy od początku tej kadencji. To jest inwestycja w drogi, inwestycja w... Czyli bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, ale przede wszystkim, czy w dużej mierze również poprawienie komfortu życia. Raz, że rozwój miasta, ale poprawa komfortu życia. Udało nam się opracować harmonogram przebudowy tych dróg gruntowych i chcemy, żeby po często kilkudziesięciu latach funkcjonowania życia przy gruntówkach, kiedy latem mieszkańcy wdychają kurz, a jesienią i zimą często toną w błocie, ten komfort życia zdecydowanie im poprawić. Więc z jednej strony inwestycje w infrastrukturę drogową, z drugiej strony budownictwo mieszkaniowe, ale również walka o czyste powietrze. Jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, to nasza miejska spółka TBS w tym tygodniu prawdopodobnie jeszcze podpisze umowę z bankiem, a w ciągu kilku następnych dni z wykonawcą budowy budynku wielorodzinnego przy ulicy Juliusza. Tam powstanie około 50 nowych mieszkań. I to jest to, na co mieszkańcy Zduńskiej Woli czekają z wielkim utęsknieniem. Te potrzeby, ten głód mieszkaniowy w Zduńskiej Woli jest przeogromny. Więc z jednej strony nasza inwestycja w nowy budynek, ale również w poprawę, w remont tej tkanki mieszkaniowej, którą miasto dysponuje do tej pory, czyli w stare, zdewastowane kamienice. Udało nam się uzyskać całkiem spore, bo ponad 4-milionowe dofinansowanie do termomodernizacji i, co bardzo ważne, do podłączenia ciepła miejskiego do kamienic przy ulicy Sierackiej. To będzie Sieracka 26, 28, 30, 32, 32A, Sieracka 15, 17, Łaska 15, 17, Sieracka 15. To są te inwestycje, które będzie przeprowadzało miasto, ale również sam TBS będzie termomodernizował. To są dobre informacje dla mieszkańców i myślę, że już są w tym momencie usatysfakcjonowani. Myślę, że to są... Dokładnie, to są, wychodzimy naprzeciw potrzebom i postulatom, oczekiwaniom przede wszystkim mieszkańców. Sam TBS również będzie przeprowadzał remonty i podłączenie do ciepła miejskiego kamienic na getta żydowskiego 5-7, na Łaskiej 24, 35, Sierackiej 59, 61. Więc tych inwestycji w poprawę tkanki mieszkaniowej, w tą starą strukturę też jest bardzo dużo. Panie prezydencie, takie pytanie dodatkowe zadam, związane z budownictwem mieszkaniowym na wynajem, tak zwanym tanim budownictwem na wynajem. Czy w perspektywie strategicznego rozwoju miasta macie w planach w kolejnych latach tego typu inwestycje, ponieważ one stają się coraz bardziej popularne wielu z młodych szczególnie rodzin, nie stać na to, żeby wykupić deweloperskie, tak, potężne mieszkania. W zależności od statusu chcieliby może rozpoczynać właśnie w tego typu budynkach. Proszę powiedzieć, czy w strategii zaplanowaliście coś takiego? To znaczy w budynku, który powstanie na ulicy Juliusza, część mieszkań będzie przeznaczona właśnie pod wynajem, część będzie przeznaczona do sprzedaży, część będzie przeznaczona również na wynajem, ale z dojściem do własności po kilku latach. Ale chcemy również, myślimy o kolejnym budynku na ulicy Złotej. Tam również mamy swoją działkę i będziemy chcieli przystąpić do kolejnej realizacji. Z jednej strony będą to inwestycje wykonywane czy przez TBS, czy przez
powiedzmy, pod patronatem, pod nadzorem miasta, ale również deweloperzy bardzo intensywnie, bardzo mocno wchodzą na teren Zduńskiej Woli. Sprzedaliśmy działkę na ulicy Karłowicza, gdzie w przyszłym roku, w tym roku w zasadzie, zacznie się budowa budynku wielorodzinnego dla 80 rodzin. Ten sam deweloper kupił od powiatu w centrum miasta dużą działkę. Tam również będą plany budowy budynku wielorodzinnego. Kolejny deweloper po wybudowaniu swojego apartamentowca na ulicy Wileńskiej rozpoczął budowę przy zbiegu ulicy Łaskiej, Osmolińskiej i Krętej, również budynku na około 20 mieszkań. Z tego co wiem, wszystkie mieszkania już zostały w zasadzie sprzedane, więc widać, że tu potrzeby mieszkańców są bardzo duże. Spółdzielnia mieszkaniowa również przystąpi do budowy na swojej działce na południu, do budowy takiego, czyli tych mieszkań będzie przybywało. No w ciągu 2 czy 3 lat oczywiście nie jesteśmy w stanie tego głodu zaspokoić, natomiast, no bo zaniedbania są niestety wieloletnie. No nie mogę nie powiedzieć o naszym programie Stop Smog. Kolejny rok będziemy... To tutaj bym też prosił w tym momencie jeszcze o wypowiedź krótką dotyczącą odpoczynku, relaksu, oświaty, oświaty i sportu, bo tam też poczyniliście duże inwestycje. Tak, te inwestycje rzeczywiście są spore. To kolejny z naszych priorytetów, czyli walka o poprawę powietrza w Zduńskiej Woli. Między innymi takiemu celowi ma służyć program Stop Smog, który wprowadziliśmy w roku 2019. Jest to program dopłaty do wymiany piecy, do wymiany instalacji, do likwidacji starych kopcących pieców węglowych z możliwością współfinansowania z budżetu miasta w wysokości 5000 zł zakupu instalacji nowych kotłów, czy to gazowych. Czy ten program się cieszy powodzeniem? Tak, zaraz o tym powiem. Można dostać dopłatę do wymiany czy do montażu pieca gazowego, pieca na pelet, pieca elektrycznego, podłączenie do sieci ciepła miejskiego. Jak powiedziałem, ten program kontynuujemy. Cieszy się on sporym zainteresowaniem. W roku 2020 ponad 150 kotłowni dofinansowaliśmy. Znacząca liczba. To znacząca liczba, choć nie tak znacząca, jak zakładaliśmy. Około 20 osób wykruszyło się niestety z tego, tego projektu ze względu na pandemię, na niestabilność dochodu, niestabilność pracy, pogorszenie sytuacji majątkowej. Również w roku 2021 przeznaczymy 1 000 000 zł na tego typu inwestycje. Ale to jest również inwestycja w miejską spółkę, w MPK. Kupujemy 4 elektryczne autobusy, a to jest również inwestycja w termomodernizację kamienic, w rozbudowę sieci gazowej, w rozbudowę sieci ciepła systemowego. Te wszystkie działania mają na celu poprawę powietrza w Zduńskiej Woli. Jeśli mówimy o zdrowiu, to też musimy mówić o rekreacji i o sporcie. W tej chwili trwają odbiory basenu krytego, realizowanego przez miejską spółkę. Myślę, że jeżeli sytuacja epidemiologiczna pozwoli, to w marcu, na co wszyscy liczą i na co czekają z utęsknieniem, w marcu powinniśmy ten basen otworzyć. Ale to jest również inwestycja w zagospodarowanie terenów wokół zbiornika Kępina. To, jak Kępina zmieniła się w ciągu ostatnich 2 lat, myślę, że wszyscy widzą. Naprawdę tam wiosną, latem, jesienią jest mnóstwo Zduńskowolan. I bardzo fajnie można odpocząć. W roku 2021 kolejne 1 200 000 zł w Kępinę inwestujemy przez budowę placu zabaw, siłowni plenerowej, przez nasadzenia, przez dodatkową jeszcze infrastrukturę, więc ten teren będzie wyglądał jeszcze atrakcyjniej. To jest również inwestycja w infrastrukturę na ulicy Kobusiewicza, na terenie Mosiru, w korty.
korty tenisowe, będziemy mieli jeden z niewielu naprawdę profesjonalnych, krytych kortów w regionie, kortów ogrzewanych, gdzie, z którego będzie można korzystać przez cały rok. Niedawno też udało nam się w roku 2019 przykryć balonem pneumatycznym jeden z orlików i też jest olbrzymie zainteresowanie w tym sezonie jesienno-zimowym. Więc do tego dochodzi budowa w roku 2020 dużej sali sportowej przy szkole podstawowej numer 5, budynku szatniowego na Pogoni, więc te inwestycje w infrastrukturę sportową, które poczyniliśmy w roku 2020 i które poczynimy jeszcze w 2021, są na kwotę nie wiem, przynajmniej 60, a być może nawet 70 milionów złotych, więc no przeolbrzymie kwoty. I szanowni państwo, zacznijmy od uchwały budżetowej na 2021 rok. Zacznijmy może od dochodów, które planujecie na poziomie 200, prawie 3 milionów złotych. Uchwała budżetowa jest już za nami, procedowaliśmy ją na sesji grudniowej. Określa ona dochody budżetu na poziomie 202 milionów złotych, wydatki na poziomie 224 milionów złotych. Deficyt budżetowy będzie musiał być oczywiście sfinansowany obligacjami czy pożyczkami. To jest deficyt na poziomie ponad 17, prawie 18 milionów. Tak, będzie. Z czego państwo chcecie to sfinansować? Będzie on, myślę, że tak jak wszystkie bądź niemal wszystkie samorządy deficyt finansują bądź kredytem, bądź obligacjami. My to finansujemy obligacjami. Jest to forma korzystniejsza dla samorządu, więc będziemy emitować obligacje. Część deficytu będzie sfinansowana nadwyżką z roku poprzedniego. Chciałem zatrzymać się przy tym, co jest najważniejsze dla mieszkańców. Ten czas dla nas wszystkich jest niewątpliwie bardzo trudny. Wielu z moich rozmówców cieszy się wręcz, że 2020 rok się skończył, co niektórzy mają wątpliwości, czy rzeczywiście się skończył. Oby było tylko zdecydowanie lepiej, czego panu i wszystkim mieszkańcom Zyskiej Woli życzymy. Ale ja chciałem zapytać o inwestycje, bo to jest najważniejsze dla mieszkańców. Macie zaplanowanych niebagatelną, bo prawie 36 milionów złotych. Jest to kwota rekordowa w budżecie Zduńskiej Woli. Chcieliśmy tę inwestycję również utrzymać na tak wysokim poziomie, bo według mnie jest to również pewna pomoc skierowana do firm lokalnych. Do firm lokalnych dlatego, że w tym budżecie największą pozycję, bo ponad 14 milionów złotych zajmują inwestycje w infrastrukturę drogową. Jest to program, który realizujemy od początku kadencji, czyli przebudowy dróg gruntowych. W tym roku, jak powiedziałem, 14 milionów złotych na inwestycje drogowe, w tym również w dużej części na drogi gruntowe. Będą to inwestycje czy kontynuacje inwestycji rozpoczętych w roku poprzednim, czyli ulica Borowa, oczekiwana bardzo długo przez wszystkich mieszkańców Nowego Miasta, czyli drugi etap ulicy Borowej, ale również drugi etap ulicy Olimpijskiej, drogi na osiedlu Pastwiska, czyli Wspólna, Żurawia, centrum miasta, prawie centrum miasta, ulica Lawendowa. No, tych ulic można by wymieniać całe mnóstwo, ale są również zupełnie nowe zadania, czyli z którymi wiążemy duże nadzieje co do przyszłości tych terenów. Powiem tutaj na przykład o przedłużeniu ulicy Złotnickiego, która pozwoli nam otworzyć nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Drugą taką ulicą nowo projektowaną będzie ulica między Widawską a Zduńską. Tam się również otworzą nowe tereny inwestycyjne, również pod budownictwo mieszkaniowe. Trzeci taki teren, który chcemy otworzyć, to nowo projektowana ulica między Łaską a Murarską. Więc tych terenów nowych
inwestycyjnych w przyszłości otworzy nam się całkiem sporo. Więc z jednej strony inwestycja w nowe drogi, ale również remonty chodników. Ponad 1 000 000 zł wydamy na remont chodników w Zduńskiej Woli. Będzie równiej, będzie bezpieczniej. Są to inwestycje oczekiwane, zgłaszane od wielu lat przez mieszkańców naszego miasta. To będzie kontynuacja budowy chodnika na ulicy Kołłątaja, chodniki przy Srebrnej, Królewskiej, Różanej, Modrzejewskiej. No, tych inwestycji w infrastrukturę chodnikową będzie całkiem sporo. Nowe miejsca parkingowe na Baczyńskiego, duży parking przy ulicy Zielonej, pomiędzy szkołami, przedszkolem i parafią. Więc tak wyglądają z grubsza inwestycje w ulice. Do tego dokumentacje kilku następnych ulic również powstaną. Tak, projekty kilku następnych ulic, żebyśmy mieli co robić w latach następnych. W związku z tym pytanie, które w dzisiejszym programie musi paść. Proszę powiedzieć, jak wygląda kwestia przygotowania do szczepień i punkty szczepień i ilość tych punktów na terenie W tej chwili miasta? Na terenie miasta uruchomione będą 4 punkty szczepień. Wydaje się, że to powinno przynajmniej w tym pierwszym okresie w zupełności wystarczyć. Jeżeli będą takie potrzeby, to wiem, że są już akcesy kolejnych POZ-ów na przystąpienie do programu szczepień. W tej chwili decyzją wojewody w zasadzie zostaliśmy również zobligowani do tego, żeby uruchomić pomoc transportową osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, ale wcześniej już miasto włączyło się w walkę z COVID-em. Przypomnę, że również jako jeden z bardzo nielicznych samorządów uruchomiliśmy razem z powiatem taki punkt, mobilny punkt wymazowy. 800 wymazów pobraliśmy na koszt tak naprawdę i miasta, i powiatu pomiędzy majem a lipcem. Myślę, że to była duża pomoc dla służb medycznych państwa. No teraz również włączymy się w tą akcję pomocy w dowozie osób niepełnosprawnych do punktów szczepień. Jak powiedziałem, są akcesy kolejnych POZ-ów. Gdyby się okazało, że tych punktów jest zbyt mało, ja obawiam się, co prawda, że te punkty wszystkie będą oczywiście w stanie obsłużyć mieszkańców Zduńskiej Woli, którzy będą chcieli się zaszczepić. Obawiam się tylko co do ilości szczepionek. Dzisiaj nie sposób nie zapytać powrót uczniów klas 1-3. Jest to z jednej strony szansa i rzeczywiście i rodzice, i myślę, że nauczyciele jednak oczekują, czy pragną tego powrotu do normalności, szczególnie dzieci z klas 1-3. Gdzie jest tego bardzo istotny kontakt, dokładnie. Rozwój, ten kontakt bezpośredni z rówieśnikami, z nauczycielem jest bezpośrednio, jest bardzo potrzebny. Rzeczywiście tutaj moim zdaniem to nauczanie zdalne nie jest w stanie zastąpić tego bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, z nauczycielem. Natomiast jest to olbrzymie ryzyko według mnie. Restrykcje, obostrzenia, reżim sanitarny jak najbardziej. W takim reżimie pracowaliśmy już przez jakiś czas, pracowaliśmy również na początku roku szkolnego i z tym sobie dajemy sobie radę. Natomiast powiem szczerze, że trochę zaskakuje mnie jednak brak jakiegoś rodzaju konsekwencji i planu działania. No nie może być tak, że kilka dni przed rozpoczęciem zajęć zostaje podjęta decyzja o powrocie. Tak. Przygotowanie do badań, do pobierania wymazów nauczycieli klas 1-3, nie wiem, czy nie jest niestety decyzją chybioną. Ci nauczyciele powinni być zaszczepieni. Bo co z tego, że
będziemy mieli pewność, że dzisiaj czy jutro ten nauczyciel nie jest zarażony koronawirusem. Jeżeli w poniedziałek albo we wtorek po kontakcie z... Rzeczywistość będzie zupełnie inna. Dokładnie. Po kontakcie z innymi nauczycielami, z dziećmi, z ich rodzicami, on może już być zarażony. Więc to powinno być inaczej rozwiązane. Ci nauczyciele powinni być po prostu zaszczepieni. No cóż, wątpliwości, Szanowni Państwo, jest dużo więcej co do tego poniedziałku i do kolejnych dni i tygodni. Myślę, że te najbliższe dwa tygodnie, trzy, udzielą nam już odpowiedzi i co się będzie działo. Jest Pan ozdrowieńcem, bardzo się cieszę, że widzę Pana w dobrym zdrowiu i tego również życzę na ten 2021 rok. Jest Pan również osobą, która oddała osocze. W kilku słowach może o wrażeniach z tej drugiej części, z oddawania osocza, bo z pewnością to osocze kolejnym chorym pomogło. Chciałem również zachęcić do tego, żeby oddawali Państwo osocze, tak jak zrobiłem to ja, jak zrobił to mój zastępca. Naprawdę to jest coś, czym możemy się podzielić z innymi potrzebującymi. Tego osocza brakuje cały czas. Zachęcam, żebyście Państwo dzwonili do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, Krwiolecznictwa w Łodzi na ulicę Franciszkańską, umawiali się na oddanie osocza. To jest nic strasznego. To naprawdę nie boli, a może uratować życie wielu osób. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie Szanowni za Państwo, spotkanie w tym roku. Jeżeli mogę jeszcze, tak Panie Redaktorze, również życzę Państwu wiele, wiele zdrowia. I w taki sposób kończymy dzisiejszy program. Państwa gościem był Prezydent Zduńskiej Woli, Pan Konrad Pokora. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie za udział w programie. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu za uwagę.